Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Liczne nieprawidłowości, do jakich miało dojść w czterech śląskich szpitalach w tym roku, zawiera najnowszy raport Rzecznika Praw Pacjenta. Sprawa dotyczy kontrowersyjnych sytuacji na szpitalnych oddziałach ratunkowych w Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu. W marcu w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim zmarł 35-letni mężczyzna. Wcześniej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim życie stracił 39-letni pacjent. Pacjentom nie zapewniono pomocy medycznej wymaganej w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły już tego pierwszego etapu udzielania pomocy, czyli oceny stanu zdrowia pacjentów pod kątem tego, jak szybko powinna być im udzielona pomoc. Rzecznik Praw Pacjenta wśród nieprawidłowości, jakie wystąpiły w szpitalach, wymienia także m.in. błędną diagnozę pacjenta czy nieuwzględnienie wyników badań podczas leczenia. Już w lipcu tego roku za sytuacje, do jakich doszło na SOR-ach, kontrolę przeprowadził Śląski Oddział NFZ. My przede wszystkim w zaleceniach pokontrolnych musieliśmy mówić o tym, co leży w gestii działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy jest zatrudniony odpowiedni personel, czy jest prawidłowo realizowana umowa, czy jest prawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna. Nasze zalecenia dotyczyły też m.in. konieczności przeszkolenia personelu medycznego w ramach SOR. Oprócz tego NFZ nałożył na szpitale kary finansowe. Sosnowiecki Szpital Miejski musi zapłacić 40 tysięcy złotych, Szpital Powiatowy w Zawierciu 154 tysiące złotych, a Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Wodzisławia Śląskiego około 300 tysięcy złotych. Nowy zarząd szpitala zgodził się z wnioskami. Zatrudniliśmy większą liczbę lekarzy na szpitalnym oddziale ratunkowym. Zatrudniliśmy tam nowych ratowników medycznych. Zgodziliśmy się też z tym, że zapłacimy karę finansową. Poprosiliśmy o obniżkę tej kwoty. NFZ się zgodził, więc w tym momencie mogę tylko powiedzieć tyle, że SOR działa dokładnie tak, jak powinien. Jest pełna obsada lekarska. Zagłębiowskie Centrum Onkologii otrzymało karę w wysokości 290 tysięcy złotych, ale NFZ zgodził się na jej zmniejszenie do 190 tysięcy złotych.